Inwestycje, konsumpcja, eksport. Dzięki tym czynnikom uda się powrócić na ścieżkę rozwoju, stwierdził dziś premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przypomniał o programach pomocowych skierowanych dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa. To nie tylko pieniądze z tarcz antykryzysowych, ale także programy oparte na bezzwrotnych pożyczkach. Dziś jego gabinet rozszerzył dotychczasową listę o firmy działające w branży edukacyjnej i sportowej, pralniczej, a także zajmującej się hurtową sprzedażą odzieży i obuwia. Kolejne instrumenty wspierające polskie firmy uruchomił ZUS. To m.in. zwolnienie z opłacania składek za następne 2 miesiące, dotacja dla mikro i małych firm do 5000 zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń. Wsparciem zostaną objęte również firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w ubiegłym roku. Szacuje się, że pomoc obejmie ponad 300 tysięcy firm, a jej wartość wyniesie ponad 5 miliardów złotych. 6 miliardów złotych popłynęło w ubiegłym roku na wsparcie branży kulturalnej. Udało się w ten sposób uniknąć szerokich bankructw. Nie widać też wzrostu bezrobocia, stwierdził dziś wiceminister Jarosław Sellin. Skorzystały na tym osoby na umowach cywilnoprawnych, samozatrudnione, NGOsy, prywatne instytucje kultury. Poza tym uruchomiono świadczenia postojowe, nisko oprocentowane pożyczki, umorzenia zaległości podatkowych, specjalne vouchery czy zwolnienia ze składek ZUS. Już 10% rodziców złożyło wniosek o świadczenie 500+, wynika z danych przedstawionych przez resort rodziny. Operacja rozpoczęła się wczoraj o północy. Oznacza to, że w systemie zarejestrowało się blisko 700 tysięcy opiekunów. Do 1 kwietnia wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Posłuży do tego portal Empatia, bankowość elektroniczna lub portal PUE ZUS. Po tym terminie będzie można skorzystać z metody tradycyjnej, czyli listownie. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Dotyczy dzieci przebywających w rodzinach biologicznych, jak i w pieczy zastępczej. 23% spadek rejestracji aut osobowych w Polsce za ubiegły rok. Takie dane opublikowała dziś międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych KPMG. Tempo wzrostu utrzymuje jednak segment samochodów z napędami alternatywnymi. W 2020 roku zarejestrowano ich nieco ponad 79 tysięcy, czyli o 50,2% więcej niż w 2019. KPMG zauważa, że przez pandemię koronawirusa spadła produkcja w całym przemyśle motoryzacyjnym. W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 451,5 tysiąca pojazdów, czyli o 30,5% mniej niż w rok wcześniej. Najgłębszy spadek wynoszący 35,8% odnotowano w kategorii produkcji samochodów osobowych. Polska liczy na polityczne wsparcie USA w sprawie przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2. Jak zaznaczył nasz MSZ, rosyjsko-niemiecka inwestycja dzieli nie tylko Unię Europejską, ale także członków Sojuszu Północnoatlantyckiego i państwa zachodnie. Warszawa wyraża jednocześnie nadzieję, że zmiana układu politycznego w Białym Domu nie zakłóci dotychczasowej strategii i przyjętej wcześniej narracji. Przypomnijmy, druga nitka gazociągu, podobnie jak pierwsza, układana jest na dnie Bałtyku. Długość obu ma wynieść prawie 2,5 tysiąca kilometrów. PKN Orlen i Northland Power z Kanady wybudują potężną morską farmę wiatrową. Współpraca obejmie przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji. Jej docelowa moc wyniesie 1200 gigawatów. Budowa ma ruszyć w 2023 roku. Finał prac przewidziany jest 3 lata później. Wiatraki pojawią się na wysokości Choczewa i Łeby. Umowa z Northland Power będzie obowiązywać przez 35 lat. Firma Multiconsult Polska zajmie się badaniami terenu na obszarze przyszłego centralnego portu komunikacyjnego. Dziś spółka CPK podpisała umowę na realizację zleconych zadań. Na początek specjaliści prześwietlą areał o powierzchni 75 km2. Pomiary hydrogeologiczne obejmą obszar 35 km2, a fotogrametryczne 157 km2. Wartość kontraktu wynosi blisko 30 milionów złotych. Umowa została zawarta na 18 miesięcy. 1200 pojazdów i 3 śmigłowce. Polska policja podsumowała swoje zakupy za cały ubiegły rok. Łączna wartość zamówień wyniosła 227 milionów złotych. Przybyło też 68 laserowych mierników prędkości i 65 sztuk alkomatów. Na drogi wyjechało 517 nowych oznakowanych radiowozów, w tym także o napędzie hybrydowym. W ramach wyposażenia jednostek policji w sprzęt i oprogramowanie, Biuro Łączności i Informatyki KGP kupiło ponad 700 komputerów stacjonarnych
pokrewnych, blisko 200 laptopów, 1550 drukarek i ponad 4300 telefonów. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał 250 000 euro na pomoc Chorwacji. Pieniądze będą przekazane na pomoc poszkodowanym podczas niedawnego trzęsienia ziemi. Solidarność między krajami, szczególnie w tak trudnych czasach, jest podstawą budowania bliskich więzi regionalnych, nie tylko na poziomie gospodarczym, ale również społecznym. Z Chorwacją łączą nas szczególne stosunki ze względu na bliską współpracę obu krajów w inicjatywie Trójmorza, stwierdziła prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Swoją pomoc zaoferowała Chorwacja, m.in. Komisja Europejska, kraje unijne oraz państwa spoza Unii. Rośnie zapotrzebowanie na paliwo, rosną ceny surowca. O ponad 2,5% wzrosła dziś wartość czarnego złota na światowych giełdach. Saudyjski koncern Saudi Aramco spodziewa się powrotu popytu do poziomu sprzed koronawirusa w dalszej części 2021 roku. Analitycy zwracają też uwagę, że duże zapasy ropy zgromadzone w ubiegłym roku szybko się kurczą i nadal będą spadać. Wzrost ceny ropy osłabia też amerykańskiego dolara. NBP wycenił go na 3,73 zł. Problem mają nie tylko polscy ski operatorzy, ale także francuscy. Przez cały najbliższy miesiąc zamknięte pozostaną wyciągi narciarskie. Taką decyzję podjął tamtejszy rząd mimo licznych protestów całej branży. Wczoraj ponad 100 osób blokowało autostradę w regionie Chambéry, domagając się otwarcia stoków. W ciągu doby francuskie władze medyczne zarejestrowały prawie 4,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii liczba wykrytych infekcji wzrosła do 3 200 000, a zgonów do 76,5 tysiąca.